wodę ewentualnie. Tyle. No dobrze, rozpoczęliśmy kolejny etap badań, właściwie dwa programy badawcze, polegające między innymi na obserwacji populacji kaczki krzyżówki, która zimuje i jest gatunkiem lęgowym na terenie miasta, a jednocześnie również inwentaryzacji użytku terenu, który może być projektowanym użytkiem ekologicznym, czyli stawów kolomotacyjnych na zalewie Borki, dlatego że jest to właściwie taki ostoja wielu ptaków wodno-błotnych, lęgowych na terenie Radomia i tu są największe ilości niektórych gatunków, między innymi łyski, trzciniaka, kaczki krzyżówki. Są też takie małe rarytasiki w postaci cyranki, w postaci innych gatunków, które no, wykorzystują też uwary jako miejsce odbywania lęgów, no i żerowania, odpoczynku. A kto się zajmuje badaniami? Jest to kolejny etap badań prowadzony przez Klub Przyrodników Regionu Radomskiego. Co dalej będzie, nie? Jej, one się zerwały do ciały? Poczekaj. Trochę ściągnie. Jak wygląda karmienie kaczek?